Witajcie. Udało się, dojechaliśmy do Danii. Jesteśmy w miejscowości Holding. Planowaliśmy zatrzymać się pod namiotem. Niestety, jak sami pewnie słyszycie, niestety wiatr jest dość mocny i zastanawialiśmy się, czy nasz namiot to wytrzyma. W związku z czym postanowiliśmy wypożyczyć domek. Taki mały domeczek, jak mniej więcej sądzę, u nas w Polsce są. Ale chciałem wam jeszcze kawałek pokazać na razie samego kempingu. Tutaj po jednej stronie mamy tam w oddali domki dużo droższe, a lepiej wyposażone i, no i przede wszystkim większe. Tutaj mamy miejsce na kampery wszelkiej maści oraz ogólnie oraz namioty. Tutaj ten cały pasaż są to toalety. Ogólnie każdy kto wykupuje miejsce w środku dostaje kluczyk taki magnetyczny służący do odpalania ciepłej wody. Tak to można się kąpać w samej zimnej. Natomiast teraz ruszamy w kierunku naszego domku, który chciałem wam pokazać, jak to wygląda tutaj. Cały domek kosztował nas około 70 euro. To jest mniej więcej 250 zł. Więc wydaje mi się, że jak na domek w takim miejscu nie jest drogo. No i przede wszystkim zaraz zobaczcie wyposażenie. To jest nasz domek właśnie. Nie jest on jakiś strasznie duży. Tutaj są jeszcze inne domki, pola do gry w tenisa. No i tutaj wejście do naszego domku. No i uwaga, wchodzimy. Tutaj moja żona się chowa. No więc tak, tak wygląda domek w Danii za 70 euro. Nie jest zbyt duży, aczkolwiek wyposażenie naprawdę pozytywnie zaskakuje. Mam jakiś telewizorek, lampę, łóżko dwupiętrowe, no i kuchenkę. No i tak, mamy jakby standardową kuchenkę, tutaj właśnie sobie grzejemy jakieś takie szybkie jedzonko. Dwa palniki. No i teraz co znajduje się w szafce? No jak zapewne sami wiecie, w szafkach w Polsce, w takich tego typu domkach znajdziecie jedynie parę kubeczków, no i sztućce. Natomiast tutaj mam pełne wyposażenie, zaczynając od ostrych noży poprzez ekspres do kawy, czajnik, dużą ilość szklanek i kubków, pełny zestaw sztućców wraz z różnego typu chochlami rzeczami do mieszania, kończąc na garnkach i patelni. Tam na dole jeszcze mamy jakieś dodatkowe rzeczy, jakiś termos czy coś w tym stylu. Tuż pod kuchenką znajduje się lodóweczka mała. Tutaj po prostu kosz, jakieś narzędzia do mycia. A tutaj już jest pusto, jedynie jakaś zmiotka. Sam domek wyposażony jest także w łazienkę, a raczej w ubikację. Nie jest ona zbyt duża, ale jakby na potrzeby podstawowe w pełni wystarczająca. Tak więc sądzę, że patrząc na wystrój tego domku oraz jego cenę, jak najbardziej opłaca się wydać te parę dodatkowych euro na ten domek, żeby sobie na spokojnie odpocząć, no i przede wszystkim też osłonić się przed wiatrem. Planujemy teraz chwilę odpocząć i ruszamy na zwiedzanie Holding oraz zwiedzanie reszty Danii. Do zobaczenia!